Tak jest! Dobrze przeczytaliście. W tym materiale dowiecie się, co nowy Król Lew robi lepiej od klasycznego. I uwierzcie mi, są takie rzeczy. Nie będziemy tutaj gadać o CG, że jest CG lepsze, ale znajdziecie dużo ciekawych rzeczy, które faktycznie sprawiają, że ten film jest wart uwagi, ponieważ nie jest tylko kopiuj wklej, ale myśleli twórcy, co warto poprawić, zmienić, uaktualnić. Od razu zaczynam od tego, że nie będę dyskutował po raz kolejny na temat emocji na twarzach. Kłóciłem się już z niejedną osobą. Uważam, że emocje przy zwierzętach pokazujesz ciałem, ogonem, uszami, pozycją, minimalnie nawet dupcia siada i tak dalej. I ja jako osoba, która pracowała ze zwierzętami, która zagłębia się w to jak głupi, ja to wszystko idealnie odbierałem. Jeżeli ty tego nie odbierałeś, to możliwe, że film nie jest dla ciebie. Słuchaj, bo i nawet argument, że ale ja mam zwierzaka. Słuchaj, można mieć też dziecko, bardzo łatwo jest mieć dziecko, to nie czyni cię dobrym rodzicem i umiejętnością zrozumienia tego dziecka. Więc to, że masz zwierzę, nie znaczy, że je rozumiesz. Zresztą większość prawdziwych właścicieli zwierzaków doskonale o tym wie, że jest ogromna różnica pomiędzy człowiekiem, który po prostu psa ma, a pomiędzy takim, który go rozumie, który pracuje z nim i tak dalej. Zatem nie dyskutujemy o CG, o emocjach, tylko rozmawiamy o tym, co faktycznie poza tym zostało zrobione lepiej. Jedną z najważniejszych rzeczy, która została zmieniona na pozytyw, to są relacje hiena i skaza i ogólnie postać hieny i skazy. Ja wiem, co powiecie. O, Jeremy Irons, genialny. Kocham Jeremy'ego Ironsa w tej roli ponad stan. Ale jedna rzecz, która została bardzo ładnie poprawiona, jest malutka, to to, w jaki sposób i jakie są relacje skazy i hien. W animacji, jak wiecie, skaza przynosi im jedzenie, przynosi im mięso, są przyjaciółmi, znają skazę od dawna. Innymi słowy, wiedzą, że skaza kłamie, że jest oszustem, że gdy rozmawia z lwami, to nie jest szczery, bo szczery jest z nimi, bo im daje jedzenie. W tym momencie, gdy przejdziemy do samego końca filmu i hieny usłyszą, że tym razem, próbując ratować swoją skórę, skaza mówi o tym, że o nie, to hieny go nakłoniły i tak dalej, dlaczego miałyby się wszystkie hieny przeciwko niemu obrócić? To nie do końca ma sens, jeżeli to jest ich były patron, który dbał o nie, który był ich przyjacielem, który przychodził do nich i z nimi się znakomicie czuł. You, Scar, I mean, you're one of us. I mean, you're our pal. Charmed. W Nowym Królu Lwie zauważcie, że przynajmniej dla nas to jest pierwsze spotkanie skazy i hien. To nie jest jakakolwiek relacja. On przychodzi i zauważcie, że hieny na początku mylą go z Mufasą, a potem patrzą, że to jest jakiś inny lew i to trzeba dopiero z nim pogadać, czego ty w ogóle chcesz. Tam nie ma relacji przyjaźni, tylko jest wzajemna agresja, nienawiść, brak szacunku i tak dalej. Więc nie ma zaufania na początku i hieny zdecydowały się współpracować, by coś zyskać, ale tego zaufania praktycznie nie ma. Zatem dużo łatwiej na końcu, gdy słyszą, że skaza próbował zrobić podwójną woltę i ich też oszukać, jest tym hienom obrócić się przeciwko niemu, szczególnie, że mają swoją przywódczynię. I tu przechodzimy do drugiej kwestii, która zdecydowanie jest lepsza niż pierwszej, do tego, że pokazaliśmy hieny trochę bliższe stanowi naturalnemu. Po pierwsze, hieny żyją w matriarchacie, więc tam zawsze rządzi kobieta, a faceci są troszeczkę niżej. Ta hierarchia w stadzie tak wygląda, że mamy kobiety, mężczyźni i to jest tutaj odzwierciedlone. To jest malutka rzecz, ale dla mnie, osoby, która oglądała ileś tam dokumentów na ten temat, to ja od razu się uśmiechnąłem, powiedziałem ooo. Po drugie, dzięki temu, że mamy przywódcę, no to późniejsza zmiana zdania i to, że się rzucają na skazę, jest uzasadnione, ponieważ to Shenzi decyduje, a nie po prostu bezmózgie hieny. Kochamy cię, kochamy. Nienawidzimy cię, zjemy cię. Widzicie, tutaj to po prostu całkiem inaczej działa i to jest bardzo logiczne. Mamy nieufającą żadnym lwom przywódczynię, która też musi się kajać, która ciągle czeka też na swoją chwilę i na końcu tą chwilę dostaje i ją wykorzystuje. Jest oportunistką, ale także jest sprytną postacią. Zresztą Florence Kasumba, która gra Shenzi, no i moim zdaniem wszyscy aktorzy, którzy grają nowe hieny, wypadają znacznie lepiej niż aktorzy klasyczni, także dlatego, że ten humor jest znacznie, moim zdaniem, inteligentniejszy. Przede wszystkim też dlatego, że Shenzi nie jest tylko od śmieszków, ale jest prawdziwą
matroną tego rodu i ona trzęsie tymi ludźmi i ona, ja się jej odrobinkę bałem, przyznaję się, w niektórych ujęciach. Friends? I thought he said we were the enemy. Kolejną malutką, ale dla mnie przesłodką rzeczą i dobrą zmianą jest to, jak zostało pokazane cmentarzysko naszych słoni, czyli ta walka pomiędzy hienami a Mufasą. Po pierwsze, nie mamy już tych ogromnych czaszek słoni, z których, jak pamiętacie, wychodzą hieny. Czyli hiena jest taka malutka, a słoń jest taki wielki. Tutaj te anatomiczne przykłady są pokazane lepiej. Co więcej, jest dużo mniej kości na tym samym cmentarzysku, ponieważ tu swoją drogą, znowu bliższa anatomicznym kwestią, że hieny są w stanie zjeść naprawdę prawie wszystko. To są prawdziwi czyściciele, jeżeli chodzi o zwierzęcze królestwo i faktycznie to potrafią zrobić. I swoją drogą w tej samej walce jest jeszcze jedna rzecz, która jest malutka, ale dla mnie jest bardzo ważna. Jak widzicie walkę Mufasy animacyjną, no to jest hiena, jest Mufasa. Taki kurwa Mufasa, że taki przypakowany. A tutaj hien jest trochę po pierwsze więcej, a po drugie te hieny faktycznie są duże. I są na tyle duże, że to jest, mogą mu zrobić krzywdę, więc kiedy ja to oglądam, no to ja się czuję, ja się boję praktycznie, a nie to, co tutaj widzę, kurwa, przychodzi takie bydle i rozpierdziela wszystkie hieny. Niestety dla animacji to może i fajnie było, ale dla filmu, który ma być bardziej realistyczny, no to jeżeli chodzi o element strachu, trwogi, poczucia siły Mufasy, który nie jest po prostu dużo większy i napierdala malutkich, tylko naprawdę jest bydlakiem, no to ja tutaj czuję to dużo, dużo lepiej. Taką jeszcze malutką, ale naprawdę malutką drobinką z tej walki jest to, że jest lepiej pokazane to, że hieny są kopaczami. Hieny bardzo często wykopują nory i tak dalej i to jest pokazane w tym ujęciu i w tej całej walce, że to są kopacze faktycznie, plus wiemy też dlaczego łatwo jest im tak kopać, ponieważ mamy tam ziemię wulkaniczną. Ładniej to pokazane, nie jest to kolorami zielonymi i tak dalej, bo chcemy zrobić ładną pioseneczkę Be Prepared, ale dla mnie jest to dużo bardziej spójne w tym ramach świata naturalnego. Wracając jeszcze do skazy, to moim zdaniem jeszcze dodanie jednej ważnej sceny czyni go ciekawszym złoczyńcą. Ta scena to jest scena jego rozmowy z Sarabi i jego negocjacji, by Sarabi została jego królową w cudzysłowie. Tego nie mamy w oryginale, w oryginale swoją drogą mieliśmy mieć dodaną scenę, gdzie on próbował Nale zrobić swoją nałożnicą. Szkoda, że tego nie dostaliśmy, ale tutaj ta krótka rozmowa, kiedy on próbuje przekonać Sarabi, ponieważ wszystkie lwice pójdą za Sarabi, po pierwsze pokazuje nam rolę Sarabi jako tej najważniejszej lwicy w stadzie. Po drugie, mamy malutką sugestię, bardzo szybko rzuconą, o tym, kiedy ostatni raz walczył Skaza z Mufasą. I że dlaczego walczyli o to, kto zdobędzie Sarabi. I dlatego ma tą swoją bliznę, nie od dzieciaka, tylko dostał naprawdę bęcki od Mufasy, ponieważ chciał, w cudzysłowie, zaruchać Sarabi. To jest cudowne, bo dostajemy w tym momencie dodatkowy motyw, bo to jest koleś, który został upokorzony przez swojego brata, walcząc o tę samą kobietę, który codziennie musi patrzeć na jego brata i tę kobietę, którzy rządzą nim. To jest niezwykle jeszcze bardziej popychające go do bycia złoczyńcą. To jest mała rzecz, ale bardzo fajnie buduje jego ark i jego motywację. Kolejną malutką, ale dla mnie bardzo znaczącą sceną, która została dodana, to jest scena pogoni za antylopami bodajże. Niestety może to nie są antylopy. To jest scena, gdy hieny i lwice je tam gonią i widzimy, że antylopy uciekają i coraz bardziej opuszczają Pride Rock, opuszczają tą przestrzeń, gdzie polują lwy i teraz także hieny. To jest mała rzecz, ale ona jest po to, byśmy my jako widzowie zrozumieli, że to, że zostało wszystko opustoszałe i to wszystko zniknęło, to nie dlatego, że w ciągu tych kilku lat hieny zjadły absolutnie wszystko, tylko że zwierzęta inne w tym ramach tego kręgu życia, ten krąg został zaburzony, a gdy jeden element został zaburzony, to cały naturalny porządek po prostu padł. Więc to nie jest tak, że hieny zjadły, tylko uciekły antylopy, zniknęły, więc nie było komu podjadać trawy, więc trawa bardziej wyschła i tak dalej, co malutkie elementy, które dołożyły się do tego, że w ciągu kilku lat został całkowicie zniszczony ten malutki ekosystem w Pride Rock. Tego nie do końca zostało pokazane w Królu Lwie oryginalnym, chociaż dla osoby, która jest obeznana, powiedzmy, no to dla niej to było jasne, ale ja jako dzieciak byłem przekonany, że chodzi o to, że hieny zjadły wszystkie zwierzaki, jako tam 8 czy 7 latek. Zatem tutaj Nawet jeżeli ja jako dzieciak tego nie skumam, no to od tego jest rodzic, który pokaże, pamiętasz synku tę scenę? I nagle dzieciak, o kurczę, kumam kółeczko życia znacznie lepiej i to znowu lepiej działa w ramach całego filmu. It's a lion! Run for your life! Wait, 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 wait.
it's a little lion. It gets bigger. Możemy zatem ruszyć dalej i z naszego Pride Rock ruszyć do tej idylli i do tego pięknego kawałka, gdzie w oryginale, jak widzieliśmy, żyły robaki, mnóstwo robaków, Timon i Pumba. Dziwne, prawda, że mamy ogromny, piękny kawał lasu, a w tym lesie nie ma zwierząt. Najwyraźniej są tylko robale. To zostało bardzo fajnie, aczkolwiek delikatnie poprawiane w nowym filmie. Ponieważ mamy jakieś małe tam gazelki, nie gazelki, tutaj podżeracze. Swoją drogą zwierzaki, które też John Favreau wiedział, żeby dodać tego typu zwierzaki, które mogą żyć w tego typu środowisku. Bardzo fajna i mała rzecz, ale z drugiej strony nie na tyle chamska, że każdy z tych zwierzaków nie dostał 14 zdań, 15 linijek i tak dalej. Jeden dostał dwa zdania, jeden zrobił minkę, jeden udaje przestraszonego. Jest to bardzo ciekawie zrobione i dzięki temu ja bardziej kupuję to, że Simba dołącza do jakiegoś stada, do jakiejś komuny, która faktycznie istnieje, a nie do dwóch zwierzaków, które mają najlepszą willę na świecie, w którym nikt chyba nie żyje. Po prostu to jest ten Downton Abbey, ale żadnych służących nie ma, a i tak wszystkie jedzenie się pojawia wszędzie. To jest mała rzecz, ale dla mnie to bardzo uwiarygadnia ten świat, który został zbudowany. Swoją drogą, tak samo dla mnie poprawą, i to jest moim zdaniem dużo lepsze, gdy przerabiamy piosenkę Awimbawe, The Lion Sleeps Tonight, i teraz śpiewają ją nie tylko Timon i Pumba, ale cała ta brygada, i one robią troszeczkę taki stomp, czyli tutaj jeden robi ryjkiem, jeden stopaniem, jeden czymś tam jeszcze innym. To jest przecudowne, i jeżeli chodzi o piosenki, które zostały poprawione, a jeżeli chodzi o Nowego Królestwa, prawie żadna nie została poprawiona, to trzeba przyznać, że tę słucha się lepiej, mimo tego, że ona trwa tylko może 45, może minutkę. Muszę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, która w ogóle wydaje mi się, że wymknęła się nam wszystkim, ponieważ pamiętamy Króla Lwa głównie z dubbingu. Ale w oryginale mieliśmy Nathana Lane'a, który podkładał głos Timonowi i Pumbę, niestety nie przypomnę sobie nazwiska, gdzie oni mieli swoje jakieś tam żarciki. Większość tych żartów została przeniesiona, bo były bez, jak to się ładnie mówi, bezczasowe, czyli nie popkulturowe, ale w filmie zachował się w oryginale sprzed 25 lat jeden, który był nie tyle rasistowski, w żadnym wypadku, ale był bardzo nie na miejscu, bo mieliśmy białego aktora, który mówi żart "They call me Mr. Pig", prawda? To po polsku nie pamiętam, czy to było grubas, coś tam, czy pan świnia bodajże chyba to było. I tu u nas kompletnie nie ma tego połączenia i nie rozumiemy, o co chodzi. W Stanach Zjednoczonych "They call me Mr. Pig" jest odniesieniem wyraźnie do "They call me Mr. Tibbs", czyli do filmu z Sidneyem Poitier z 65 bodajże roku, gdzie właśnie na nazywanie go przez rasistowskich gliniarzy boy, czyli chłopcem, czyli to jest takie bardzo protekcjonalne nazywanie czarnego, żeby go upokorzyć. On odpowiada jako zresztą policjant, który przyjechał na południe, że "They call me Mr. Tibbs". To jest bardzo ważny taki tekst, który od razu wpłynął do popkultury, ale on ma swoje konotacje, ma swoje połączenia rasowe, no i powiedzmy to związane właśnie z Sidneyem Poitier i z tą taką relacją na jako troszeczkę władzy. "They call me Mr. Tibbs". Więc to tutaj w przypadku Pumby kompletnie nie działa i dzięki Bogu w nowym nie mamy tego już i mamy po prostu odniesienie do wagi i to jest dużo lepsze, bo mamy fat shaming Pumbę, a on tak naprawdę jest bardzo dumny z tego, że jest gruby. I super! I dla mnie to jest mała rzecz, ale znowuż, jeżeli film jest mądrze robiony jako remake i chce zachować ducha oryginału, no to powinien pozmieniać te malutkie rzeczy, które mogły minimalnie ci zgrzytać. I dla mnie te malutkie rzeczy zostały tu poprawione, co nie zmienia faktu, że to nie jest tak, że Nowy Królew jest najlepszy na świecie, ale ja jestem w stanie oglądać i starego, i nowego i w obu się znakomicie bawić, ponieważ ten nowy daje mi troszeczkę ciekawsze i inne perspektywy właśnie związane z filmem naturalistycznym, a stary jest dla mnie dalej baśnią. Da się kochać jedno i drugie. Nie próbujcie robić tak, że gadać, że o, to mi zabija moją legendę. Przestańcie pierdzielić, po prostu zauważcie plusy w jednym i w drugim, a nie próbujcie być hejterami, którzy mówią, usteczka nie mają emocji, bla, 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 bla. To się już robi nudne. While some are born to feast, others spend their lives in the dark. O mały włos zapomniałbym powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, gdzie Nowy Królew jest zdecydowanie lepszy niż oryginalny, mimo tego, że oryginalny postawił poprzeczkę bardzo wysoko, ale Timon i Pumba w wykonaniu Billego Eichnera i Sepha Rogena
Mógłbym ich jeść całymi nocami. Są przecudowni, zarówno w animacji, jak i w tych nowych żartach, jak i w interakcji, jak i w tym, co ja już mówiłem, że oddech Pumby jest zgrany z oddechem Sefa Rogena i jak Sef Rogen robi swój śmiech, to się zgrywa z ruchem Pumby tak idealnie, tak jakby po prostu Sef Rogen urodził się, by grać Pumbę. Tak jak w Polsce na Emilian Kamiński urodził się, by grać Pumbę i nasz Krzysztof Tyniec urodził się, by grać Timona. Możecie sobie mówić, że fajne były te nowe głosy, ale to nie są te dwie ikony, które dla nas, dla mojego dzieciństwa, Kamiński i Tyniec, to po prostu na całe życie te głosy zapamiętam. Ale tutaj dla amerykańskiego widza Billy Eichner i Seth Rogen są przecudowni. It's a problem free philosophy. Hakuna Matata. Zatem, to są moje uwagi i to, co dla mnie było lepsze niż w oryginale, co nie znaczy, że ten film jest lepszy, to powtarzam po raz 20, bo najwyraźniej mnóstwo ludzi, którym mózg wypadł najwyraźniej w którymś momencie życia, nie rozumie tego, że można zauważać plusy i wciąż doceniać oryginał. To są tak jakby dwie myśli, a ludzie najwyraźniej potrafią tylko jedna myśl, jeden film. Zatem powtarzam to jeszcze raz, ja nie uważam, że Nowy Król Lew jest lepszy niż oryginał, ale potrafię zauważyć rzeczy, które zrobił lepiej i które moim zdaniem my powinniśmy także doceniać i dzięki takim plusikom kolejna jakakolwiek aktorska, zwierzęca, jakakolwiek wersja disneyowskiej przeróbki powinna z tego korzystać i właśnie na tym się uczyć, a nie tylko na zwierzątkach bez emocji albo na Aladynie irytująco robionym przez Guya Ritchie. Teraz wasza kolej, możecie sobie pohejtować albo możecie mi powiedzieć, kurczę, o czym zapomniałem, czy są jeszcze jakieś elementy, które dla was są lepsze niż były w oryginale sprzed 25 lat. Czekam zatem na wasze komentarze. Jeżeli macie ochotę na więcej tego typu materiałów i wytrzymaliście tak długo, to ja wam bardzo dziękuję i zapraszam do subskrybowania kanału. Oczywiście możecie kliknąć dzwoneczek, by dostawać powiadomienia, a my widzimy się następnym razem na Brodach z Kosmosu. Na razie!